Cześć, witam Was. Ja mam na imię Paweł. Witam Was na kanale Zakładamy Ogród. Słuchajcie, bardzo późno. Dzisiaj jest 11 grudnia. Bardzo późno w tym roku sadzę czosnek. A wynika to z tego, że przygotowałem miejsce pod szklarnię. Nie bardzo miałem czas, a też jak gdyby się tak bardzo nie spieszyłem, ponieważ ta gleba cały czas nie jest jeszcze zmarznięta. Jak nie jest jeszcze zmarznięta, możemy faktycznie to zrobić. Na tyle zdąży się nam ukorzenić. No, tam w domu jeszcze biegówki czosnku. Na razie przyniosłem część. Jak widzimy, ten czosnek już zaczął sobie gdzie nie gdzie schodzić. Patrzcie, no są bardzo różne wielkości te ząbki. Od grubszych, generalnie po takie bardzo, bardzo malutkie. Także nie ma stałej zasady, jeżeli chodzi o sadzenie czosnku. Czyli nie ma, że na 10 cm, czy tam na ile. Z reguły tak jak to cebulki kwiatowe się sadzi, czyli na 3 wysokości danego ząbka. No zwróćcie uwagę, ten to sprawie dwukrotność tego obok, tak? Czyli czosnek sadzimy na 3 wysokości danego ząbka. Warto generalnie gdzieś tam popatrzeć ten czosnek, bo tutaj widzę, że ten ok, ale gdzieś tu przed chwilą miałem takiego sucharka, więc takiego jak już jest taki bardzo wysuszony, to nawet nie ma co się męczyć, nawet nie ma co generalnie go wysadzać. Później musimy dbać o czosnek, on sobie fajnie wzejdzie na wiosnę, ale potem trzeba będzie przycinać te pędy, żeby nam poszedł fajnie w główkę. Ja tutaj sadzę w tej grządce, w której daję czosnek. Jest to dla mnie taka grządka trochę zielna. Gdzieś tam jest faktycznie szczypiorek, tu będzie cebulka, tutaj jest czosnek. W zeszłym roku też tutaj było trochę pietruszki na natkę. Także raczej takie generalnie szybkie do domu generalnie dodatki. Tak jak już mówiłem, możemy albo faktycznie zrobić tak jak są do kwiatów, takie te sprzęciki, żeby zrobić sobie czy jakiś stożek, czy czymkolwiek, żeby sobie zrobić dziurkę. Możemy zrobić brustkę albo otworek i faktycznie na trzy wysokości czosnku. Gdzieś tam sobie mniej więcej próbujemy to podmierzyć. Trzy wysokości zakopujemy i to jest cała filozofia na tym etapie. Potem trzeba faktycznie dbać o ten czosnek generalnie. Co fajnie pociesza zawsze z czosnku, że bardzo szybko wschodzi, czyli gdzieś tam jak jest początek wiosny, no to już widzimy, że ten czosnek zaczyna się przebijać i tak cieszy oko, że coś tam się na tych grządkach zaczyna dziać, bo wtedy jesteśmy na etapie jeszcze mocno parapetowym. Teraz jest taki czas, że jest kilka dni plusowych. Warto już pomyśleć o okrywaniu naszych ogrodowych krzewów i zarówno generalnie tych delikatnych, tak jak hortensja ogrodowa, jak i te generalnie nieco odporniejsze na mrozy, ale warto zabezpieczyć tak jak faktycznie gdzieś tam jakąś histerię, budleję. Niebawem też będę to wszystko okrywał. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów i do subskrypcji. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!